Marzyłeś o tym, żeby zostać influencerem lub po prostu chcesz zaimponować znajomym lub dziewczynie wielką ilością obserwujących? Dzięki stronie miejfame.pl możesz to spełnić. Wejdź na stronę i wybierz, czy chcesz dostać tysiące subskrypcji na własny kanał YouTube, czy może tysiące obserwujących na Insta. Pamiętaj, że zaczynając od większych liczb, o wiele łatwiej jest zostać zauważonym i docenionym przez ludzi. Dzięki naszej usłudze możesz zyskać sporo ofert sponsorowanych od największych firm. miejfame.pl. Walczysz z kamerzystą? Właśnie nie wiadomo, czy poniedziałek kamerzysta... Poniedziałek mają ogłosić walkę. To znaczy przeciwnika, bo walkę Marka jako taką ogłosili, a przeciwnika podobno w poniedziałek? Tylko, że tak? Ja nie za dużo wiem w ogóle o tej walce, także... No to tu, tu jest problem generalnie. Także ja też się dopiero dowiem, jaki jest mój potencjalny przeciwnik w poniedziałek, bo pewności też nie ma, czy to tak, będzie... Oby na pewno ta osoba, o której myślimy, bo nie wiadomo, czy też udało się tam... Nie wiem, dla mnie to też jest niespodzianka, bo nikt mi nie chce ogólnie powiedzieć na ten temat i równie dobrze mogę dostać jakiegoś, kto się tam dobrze bije z tych ludzi, co występują na gala. No nie wiem, Kubańczyk na przykład? Na przykład. Na przykład, a to się okaże wszystko jutro rzekomo, bo tak podają na Instagramie moim w sumie. Mamy tak, tutaj. No. Mamy Kruszwil pierwszym zawodnikiem Prime MMA, przeciwnika Marka Poznań w poniedziałek o 12:00. Zobaczcie w ogóle, jak mi dobrze w tym zaroście. Ja mam taki plan, Piszę, żeby... że wyglądasz na groźnego. Tak. Jeszcze trochę go sobie podbuduję. Pójdę do jakiegoś zajebistego barbera, typu Push Barber. I mi odpierdoli brudkę zajebistą. Marysia, a Karolina, masz w planach walkę? Może Lexi? No jak ktoś mi zaproponuje, Lexi? Ja nie mówię nie. Nie chodzi o samą propozycję, tylko dobre pieniądze. Wszystko się liczy. Przekonamy się już wkrótce, kto tutaj będzie przeciwnikiem. No jutro o 12:00. Jeszcze nie ogłosili. Napisali, że jutro o 12:00. Jutro o 12:00, no to czekamy. Main event, na który nie zasłużyliśmy, oni też nie. Jak to kurwa? Nie sugeruję, że jakiś main event robię, ale jakbym, bo powinienem. To jest piekło, jakie są zasady w piekle? No, chyba nie ma. Ciekawe, kto wymyśla to. W sensie Jungle Dance. A to Squid Game. 5 złotych. Uważam, że kamerzysta został wrobiony, nie powinien pójść siedzieć, tylko dostać jakąś grzywnę. Ludzie robią gorsze rzeczy i ich nie wsadzają, a chłop popełnił duży błąd i pójdzie siedzieć na kilka lat, moim zdaniem. No wiadomo, że to nie jest jakaś ultra, super, ciężka sprawa życia i śmierci. No tak jak tylko mówię, to jest gorsi, jakieś czepianie się. I to już uważałem dawno, dawno, dawno temu, nie? Bo serio, są gorsi. W chuj gorsi. I to cały czas na wolności. Nawet nie mówię o tym, żeby gorszych też zamykać, bo nikomu nie życzę, bo to są przybrane rzeczy. Tam w ogóle w więzieniu, po pierwsze, wiecie czego nie ma? Nie ma żadnych sklepów, nie ma tego, nie można palić, nie można kasy grubej zarabiać. Nie można palić? No chyba nie. Znaczy można, ale ciężej jest zdobyć. Tak? I to jest problem. Nie można używać telefonu, nie można mieć najnowszego iPhone'a, nie można mieć komputera, nie można streama sobie jebnąć. Także przesrane. Moim zdaniem przesrane. Nie wiem jeszcze, wszyscy tak mówią, ale do mnie jeszcze taka informacja nie dotarła, Pata. Dowiemy się dopiero jutro tak naprawdę, ja też się dowiem dopiero jutro. I ewentualnie będę musiał jakieś tam w stosunku do tej federacji roszczenia kierować, jeśli wskażą przeciwnika, który nie będzie mi do końca odpowiadał. Coś tam, jakieś sugestie były. No tak, ale ty nawet że ma, nie podpisałeś, to w ogóle nie musisz że walczyć, ma to nie? Być jakiś przeciwnik X i nie ma to być wcale tutaj osoba, o której mówisz, ale nie wiadomo, czy jeszcze to będzie, bo wszystko jest jedną wielką tajemnicą, dla mnie również, także jak będę coś wiedział, może się tym z wami podzielę, a może nie. Ale jutro się wszystkiego dowiemy, tak? Ma być na tym profilu Prime MMA Show, będzie pościg chyba wstawiony.